Jeżeli mamy takiego małego pacjenta, który prędzej czy później no, dostaje aparat na zęby, który nosi. Zresztą dorośli też coraz częściej decydują Tak, się na oczywiście. poprawienie zgryzu. Jak dbać o takie zęby? Bo to jest jednak trochę inny sposób dbania. Jeżeli mamy aparat ruchomy, no to wiadomo, że przy posiłku taki aparat jest wyjmowany, myjemy dokładnie zęby i ponownie zakładamy taki aparat na zęby. Jeśli mamy aparat stały, no tutaj trzeba dużo bardziej dbać o te zęby, szczególnie o przestrzenie międzyzębowe. Początkowo sprawia to trudności, no ale już później te nawyki wchodzą w krew i pacjenci dobrze dbają o zęby. Chociaż mam również takich pacjentów, którzy po zdjęciu aparatu stałego mieli próchnicę w każdym zębie, w każdej przestrzeni, więc warto jest, żeby o to dbać. Ale to jest kwestia tego, że nie dbali odpowiednio, czy po prostu taki urok i takie szkliwo? Nie, jeżeli jest aparat stomatologiczny w postaci zamków i łuków, są to miejsca bardziej retencyjne, czyli tak naprawdę te węglowodany mogą tam zalegać w tych wszelkich zakamarkach. Jeżeli pacjenci nie dbają bardziej o tą higienę, no to ta próchnica powstaje po prostu. Są jeszcze takie aparaty, które są w formie przezroczystych nakładek. Bardzo dobre rozwiązanie, bardziej estetyczne. Możemy w każdej chwili taką nakładkę zdjąć, bardzo dobrze umyć zęby, wynitkować. Wtedy ta próchnica tak często się nie pojawia.